Pierwszym historycznym władcą Polski był Mieszko I, który rządy objął około 960 roku. Jego poprzednicy opanowali do połowy X wieku Wielkopolskę, Kujawy i Mazowsze. Mieszko kontynuował ich politykę ekspansji, szczególnie w kierunku zachodnim, kosztem Słowian pułapskich. By uniknąć wojny z cesarzem niemieckim Ottonem I, Mieszko płacił mu za ziemię lubuską trybut. Mieszko zawarł sojusz z Czechami, biorąc ślub z księżniczką Dobrawą. W 966 roku zdecydował się przyjąć chrzest. W Poznaniu powstało podległe papieżowi biskupstwo misyjne, z biskupem Jordanem na czele. Oprócz podbojów, Mieszko prowadził liczne reformy wewnętrzne, tworząc państwo z prawdziwego zdarzenia. W oparciu o liczne zespoły grodowo-podgrodziowe, które były ośrodkami wymiany targowej i podstawą jednolitej organizacji terytorialnej księstwa. Mieszko pokonał niemieckiego awanturnika Wichmana, a po paru latach doszło do konfliktu z margrabią Hodonem, zwieńczonym zwycięską nad nim bitwą pod Cedynią. Zwycięstwo Mieszka doprowadziło do interwencji cesarza Ottona I. Na zjeździe w Kwedlinburgu doszło do porozumienia. Pomorze zostało w rękach polskich, ale Mieszko musiał zgodzić się na oddanie swego syna Bolesława w roli zakładnika. Po tych wydarzeniach Mieszko utrzymywał dobre stosunki z Niemcami, m.in. poślubił Niemkę Odę. Zerwał też sojusz z Czechami i zajął ich kosztem Małopolskę oraz Śląsk. Na wschodzie zaś, na rzecz Rusi, stracił tzw. Grody Czerwieńskie. Informacje na temat ziem polskich za Mieszka I opisuje nam słynny dokument Dagome Judex, relacja żydowskiego podróżnika z Andaluzji Ibrahima ibn Jakuba, dzieła niemieckich kronikarzy Tietmara z Merzerburga czy Widukinda z Corbei, oraz oczywiście znacznie późniejsze polskie kroniki. Mieszko zmarł w 992 roku.